Cześć, witajcie. Z tej strony Rutynowy i po raz kolejny witam Was na moim kanale. Słuchajcie, znajduję się obecnie w Warszawie, tyle mogę Wam powiedzieć i przez przypadek natrafiłem na obiekt, do którego właśnie się udaję, także oglądajcie do końca, bo sam jestem ciekaw, co tam znajdziemy. Pewności nie mam żadnej. Dobra. Słuchajcie, kochani, udajemy się do środka. Nie mam absolutnie pojęcia, czego możemy się tutaj spodziewać. Dlatego spokojnie i pomału rozeznamy się w terenie. Słuchajcie, to wygląda jak część zamieszkana. Ale myślę, że warto zajrzeć. Piekarnik, kuchenka gazowa. Także myślę, że ktoś tu na pewno zamieszkuje. Ale dobra. Idziemy dalej, zwiedzamy. W zasadzie to mi wygląda jak po prostu czyjś dom, który został opuszczony stosunkowo niedawno. Nie no, może i dawno. Powiem wam szczerze, że nie wiem totalnie co mówić. To jak mówię, jest to spontaniczne wejście. Przejeżdżałem tędy milion razy i ani razu nie widziałem, że to się tutaj znajduje. Ale dobra. Myślę, że będziemy próbować. Jakieś stare biurka i to naprawdę stare biurka. Zamurowany kominek w tym miejscu. A piękne. To już podchodzi pod zabytek chyba. Zabytek, pod antyk, tak? Piętrowe. Jedno, drugie. To łóżko chyba nie było zbytnio wygodne, ale to też jest kolejne piętrowe łóżko. Plus stary kalendarz z 2010 roku, totalnie przemoknięty. Nad nami jest szafka. To było montowane kiedyś w każdym domu. Tak zwany pawlacz. Czy no? Po prostu dom. Tyle mogę powiedzieć w tej chwili. Czy jeszcze coś tu się działo? Nie mam pojęcia. Postaramy się tego dowiedzieć. A to jest akurat dość niepokojące. Gazeta w języku chińskim bądź japońskim.
Nie jestem w stanie stwierdzić. Sobie te języki są do siebie bardzo zbliżone. Dlatego nie wiem po prostu. Specyficzny rodzaj toalety. Widzicie to? To nie jest sedes normalny, tylko jakby dziura w podłodze, wydrążona, podłączona do kanalizacji. Nie widziałem do tej pory jeszcze wejścia na górę, a przecież z zewnątrz budynek wyglądał na piętrowy. Tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Okej, pusto. Gdzie mogę znaleźć wejście na górę? Czy ktoś mi to powie? Jesteśmy w tym momencie z powrotem na zewnątrz. Ewidentnie jest tutaj poddasze, ale tu nas na przykład... Dobra, to by znaczyło, że od frontu może być jeszcze jedno wejście. Skoro z tego punktu nie dotarliśmy, to znaczy, że musi być jeszcze jedno wejście. Tak, jest, ale ciekawe, czy będzie otwarte. Zaraz zobaczymy. Jest zamknięte, z tego co widzę, drucikiem. Okej, nie nasz interes jest w tym, żeby to otwierać. Oczywiście dałoby się bez większego problemu, ale spróbujemy znaleźć wejście, które chciałoby nas wpuścić. Czekajcie. Dzień dobry. Jest tu kto? Słuchajcie, suszą się ubrania. Wygląda mi na to, że ktoś przebywa tutaj na stałe. Stoi samochód. O, właśnie. Zresztą możemy sobie do niego podejść. Za chwilę będziemy szukać wejścia w dalszym ciągu. Zobaczmy najpierw, co jest tutaj. Co tu jest dookoła. Słuchajcie, testuję właśnie nową metodę nagrywania, także jeżeli cokolwiek się poprawiło lub pogorszyło, to dajcie mi znać w komentarzu. Wasza opinia jest dla mnie szalenie cenna i liczę na to, że będziecie chcieli pomóc mi usprawniać jakby moją twórczość. Okej, tu nie będziemy podchodzić dalej. Oczywiście jestem ubrany w krótkie spodenki, a tu jest pełno pokrzyw. Także możecie zobaczyć to w ten sposób. No. Trochę wyszarpane nadkole. No ale nic. Idziemy dalej, słuchajcie. Ciekawostką jest to, że to miejsce, w którym obecnie jesteśmy, znajduje się, ja wiem, w promieniu może 2-3 kilometrów od samego centrum miasta, także ciekawe. Wygląda mi na zamieszkane, dlatego będziemy pukać.
Tak, ktoś jest w środku. Ktoś zdecydowanie jest w środku. Także... zastanawiam się. Zapukamy chyba, co? Chodźmy zapukać. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy my możemy przeszkodzić chwilkę? O co chodzi? Wie pan co, bo zwiedzamy generalnie takie obiekty, które już jakiś czas temu zostały pozostawione. W tym momencie nie nagrywam, żeby nie było. I pan jest właścicielem, bo może? Nie. Nie, pan zamieszkuje, wynajmuje jakoś? Tak. Tak? I myśli pan, że byłaby możliwość wejść do środka, zobaczyć jak wygląda budynek od środka? Góra, cokolwiek? A ten tutaj obok? Tam można, wie pan, stropy się walą, to wszystko i... Znaczy nie, ja wchodzę na własną odpowiedzialność, to ja się o stropy nie boję, nie? Tylko kwestia taka, żeby... To możemy wejść, dobra. To fajnie. To idziemy tylko w takim miejscu. Tam może coś na głowę spadnie. Jasne. To bierzemy to pod uwagę zawsze. Dlatego wolałbym, żeby nic tu nie chodził. Mhm. A tutaj to jest połączone też? To wejście? Tam nie ma, tutaj jest wszystko pozamykane. Aha, wszystko pozamykane jest. Mhm. A faktycznie, widzę kłódkę nawet stąd. Jest tam kłódeczka. Widzicie? Słuchajcie, wydaje mi się, że ten pan oczywiście nie ma żadnego pozwolenia, żeby przebywać na tym terenie. Tylko ma tam swoje prywatne rzeczy i nie chce, żeby ktokolwiek to oglądał. No i myślę, że też go w takim stanie zostawimy. Nie będziemy tam podchodzić za specjalnie. Kolejny drucik. Ale w sumie pozwolił. Jak będziemy wychodzić, trzeba pamiętać, żeby to zamknąć. Czekajcie. Już czuję, że się poparzyłem tymi pokrzywami, a tu są kolejne. Okej, ja to przełożę tutaj, żebyśmy o tym nie zapomnieli w żadnym razie. I okej. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Że to było coś w rodzaju pokoju gościnnego, salonu. I słuchajcie, to jest kolejny ślad. Zobaczcie. Ja naprawdę jestem w Polsce, to się nic nie zmieniło. Wszędzie są gazety w języku chińskim lub japońskim, nie wiem, no załóżmy azjatyckim, ok? Będę mówił, nie, język azjatycki, co? Rutynek, jak ty czasem coś mówisz, to nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. No dobra, zwiedzamy. Wiecie, jak włączycie dźwięk, nie, to też można obejrzeć dalej, to nic nie przeszkadza. Jest jakaś miska. O! Zaraz wam pokażę pewne znalezisko. Tylko podejdziemy do tej miski i zaraz się odwrócę. No nie, nic ciekawego. I uwaga. No ciekawe, skąd to się tu wzięło.
Nieźle. Dobra. Tu jest jeszcze łazienka. Nie. To nie jest łazienka, słuchajcie. To jest piwnica. Dobra. Wrócimy tam. Ale już zaczynam się bać. Naprawdę. To mi wygląda na jakiś budynek użytku publicznego, słuchajcie, skoro są pisuary, znaczy, że to nie był dom. A może ktoś z was? Wow, chyba zrobiłem przeciąg. Wszędzie te gazety. Wszędzie obcy język. Dobra. Idziemy na drugą stronę. Aha. Wystarczyło spojrzeć do góry. Było biuro. Zajrzyjmy do biura, jak wyglądały dawne korporacje. I tego można było się spodziewać, słuchajcie. Najładniejsze ściany. Biurko, szafa. Wszystko jest tak, jak na biuro przystało. Tu są jeszcze jakieś drzwi, ale ja nie wiem, czy... Da się otworzyć. Słuchajcie, czy to są w ogóle łóżka? Ja cały czas to traktuję jako łóżka piętrowe. A może to wcale nie jest to. No dziwne, żeby w biurze, w pomieszczeniu biurowym były łóżka. I to piętrowe na dodatek. No coś mi tu nie gra po prostu. Luk. Czy nikogo za nami nie ma? Możemy iść do góry. Jeszcze wyżej. Ojejku. Słuchajcie, no, ten dach tu... To nie wygląda to dobrze. I wiecie co? Tam nie ma co oglądać. Widzę stąd, że podłoga jest zawalona. Co w sumie powinniśmy zobaczyć z dołu, ale sprawdzę, bo nie zwróciłem uwagi. A, nie tu. Tutaj to widziałem. Nie, wszystko wygląda dobrze. Dobra, zobaczymy. Mimo wszystko. Słuchajcie, za tą oglądalność, którą wyrobiliście w ostatnich dniach, poświęcę się dla was. Nie, podłoga nie jest zawalona, wydawało mi się. Tutaj widzę już sypiący się pomału strop. A jak to tutaj wygląda? Dach jest, słuchajcie, w opłakanym stanie po prostu. Deski wiszą. Podłoga jest aż miękka. Ojej, oparłem się o jedną z podpór i aż się poruszyła.
kosze wpinowe. Gąsior, za nim materac. Mnóstwo rzeczy. Ale naprawdę boję się wejść dalej. Tak samo jak boję się tego, że zbliżamy się do końca tego budynku. To znaczy, że muszę zejść do tej piwnicy, przecież obiecałem. Ale dobra. Jak się powiedziało, tak musi być. I nie powiem przykładu o moich filmach. Ostatnio, kiedy powiedziałem, że jak mówię, że będzie film o 19 i tak ma być i tego się nie da zmienić, to się okazało, że mój komputer się uszkodził i nie byłem w stanie wrzucić filmu na czas. Pojawił się z chyba 2 czy 3 godzinnym opóźnieniem, także tym razem nie będę mówił nic o tym. Ale najprawdopodobniej wy oglądacie to już po 19 w sobotę. Dobra. Schodzimy na dół. Postaram się wam to jakoś oświetlić. Jak mówię, zmieniłem formę, także nie mam już tego oświetlenia, które miałem wcześniej. Także musimy sobie radzić jakoś inaczej. Mam nadzieję, że nie. Oj, wyłączyło się. Okej. Mam nadzieję, że nie będzie to dla was specjalnie uciążliwe. I wszystko zobaczycie. Zastanawiam się, co to jest za siatka. Ona jest po prostu wszędzie. Na każdym piętrze była. I teraz jest też w piwnicy w ogromnych ilościach. Nie chcę jej dotykać, nie mam rękawiczek na sobie. Także nie będę jej macał. Wszystko obłożone folią, prawdopodobnie, żeby zapobiec wilgoci. Składzik widzę. Ten kask mógłbym sobie zabrać, jak tak chodzę po tych wszystkich budynkach, to kask mógłby się okazać przydatny, wiecie? Kanister. A, i tu drugi kask leży. Także no. Jest w czym przebierać. Ale, jak już wielokrotnie wspominałem, urbex to nie wandalizm. Niczego nie bierzemy. Nic nie niszczymy. Generalnie zwiedzamy. Dobra, słuchajcie, wychodzimy na zewnątrz. Usłyszałem kogoś przy oknie. Także udajemy się na górę czym prędzej. O jest, a mnie pan wystraszył. Już opuszczamy teren. Nie ma, że tak ci mówi. A nie się przestanie i później ktoś będzie odpowiadał, że będą nam własne teren, nie? Tak, no, to prawda. A to jest deweloper to ma. Tak? Tak, bo tu do bloki stawiamy. Aha. No, i pan wyraź to po dupie dostał teren. No tak. Wiadomo. W sumie, nie? No. Weź, zawiesz to, co? Dobra. Okej. Okay. Dobra, to przepraszamy, już nie przeszkadzały. Dobra, no to wychodzimy. Tak jak obiecałem panu przed chwilą. A was zapraszam do podsumowania. I co tu dużo mówić, moi drodzy. Dotarliśmy do podsumowania. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście aż do tego momentu.
Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, czerwony przycisk z napisem subskrybuj i oczywiście dzwoneczek obok, żeby zawsze być na bieżąco z powiadomieniami o moich filmach. Także trzymajcie się i widzimy się w sobotę, za tydzień.